witajcie. W dzisiejszym temacie chciałbym Wam troszkę przybliżyć zagadnienia z zakresu przygotowania, jak i pomiaru surowca, tego wielko, jak i średniowymiarowego. Zapraszam do oglądania filmu. Drewno do pomiaru należy przygotować w miejscach dostępnych, czyli przy drodze wywozowej, tam gdzie kończy się etap zrywki. Widzicie tutaj, jak przygotowane są do pomiaru te dłużyce? Leżą każda osobno, jedna obok drugiej i są wyrównane czołami. Chodzi o to, żeby na etapie odbiórki dla leśniczego te dłużyce były dostępne, czyli żeby można było je pomierzyć i ocenić jakościowo, jak i wymiarowo. Przy drewnie dłużycowym zaleca się stosowanie legarów, natomiast można od tego odstąpić. Zadaniem legarów, czyli tych podkładek, które można używać, jest odseparowanie surowca od podłoża, tak żeby nie dochodziło do deprecjacji tego surowca. Jeżeli spodziewamy się, że to drewno w miarę szybko z lasu wyjedzie, albo warunki dla rozwoju grzybów są niesprzyjające, czyli nie jest ani zbyt ciepło, ani wilgotno, od stosowania legarów można odstąpić. Pamiętajcie, żeby nie mylić przygotowania drewna w mygłach i przygotowania drewna w stosach. O stosach mówimy wtedy, jeżeli elementami pomiaru jest długość stosu, czyli długość sortymentu, na przykład 2,50, wysokość stosu, jak i jego szerokość. Wtedy mówimy, że jest drewno odbierane w stosach. Natomiast tutaj będziemy pracować na dłużycach przygotowanych w mygle, a będzie to odbiórka posztuczna, czyli każdą sztukę traktujemy osobno. Elementami pomiaru dla dłużycy jest jej długość, jak i średnica środkowa, dlatego że będziemy pracować tutaj na wzorze Hubera, czyli tym najbardziej pospolitym, znanym leśnikowi wzorze, zwanym inaczej wzorem powierzchniowego pola przekroju. Najpierw zaczniemy od długości tej dłużycy. Od razu zaznaczam, że są to dosyć niestandardowe dłużyce, dlatego że standard 114 metrów. Ta dłużyca jest troszkę dłuższa, dlatego że klient tego oczekiwa. Pamiętajcie, standard to 14 metrów, natomiast na specjalne życzenie klienta, za specjalną zgodą, można wyrabiać sortymenty dłuższe. No dlatego, że czasem jest potrzeba korzystania z drewna trochę dłuższego, aniżeli 14 metrów. Najpierw długość. Spójrzcie na czoło tego drewna. Widać, że jest to drewno pozyskane przy pomocy pilarek, czyli metodą ręczno-maszynową, a nie harwesterem, ponieważ ta pozostałość to jest, jak pewnie wiecie, broda. I teraz przyłożenie tej taśmy. Nie przykładam taśmy tutaj, tylko po najkrótszej długości. A więc tutaj zawsze wbijam haczyk i przykładam taśmę przy górnej części klina pozostałego po ścince. Długość tej dłużycy to aż 18 metrów. Przypominam, że tutaj akurat trafiły nam się takie dłużyce niestandardowe. Długość dłużyc zawsze odczytujemy z dokładnością i podajemy z dokładnością do 5 cm. Tutaj dosyć dokładnie jest wykonana manipulacja i przycięcie na długość, dlatego uznajemy, że długość tej dłużyty to właśnie 18 metrów. Pamiętać należy, że będzie tutaj potrącenie w wysokości 1%. Dłużyce zawsze 1% mają potrącenia na długości. Czyli z 18 metrów będzie to 18 cm. Czyli długość ta nominalna przyjęta do obliczeń to będzie nie 18 metrów, ale 18 potrącone o 1%, czyli właśnie to będzie 17,82. Jeśli dobrze liczę. Tak, chyba dobrze liczę. 18 cm mniej. Dobrze. Połowa z 18 to jest 9 metrów, czyli na 9 metrze musimy teraz mierzyć średnicę środkową. Co teraz uczynimy? Ważne jest to, czy średnica jest w korze, czy bez kory. Tutaj widzimy odarcia kory są, ale śladowe, czyli przyjmujemy, że jest to pomiar w korze. Jest to bardzo ważne do obliczeń, dlatego że tabelarycznie należy tę grubość kory potrącić, zależnie jaka jest średnica, czyli od średnicy w miejscu pomiaru zależy, ile centymetrów odejmujemy. 1, 2, 3 czy nawet 4 centymetry, jak dla sosny. Dla tej średnicy będą to 2 centymetry potrącone. Mierzę średnicę w połowie długości, czyli na 9 metrach.
Nie jest tutaj, nie są tutaj możliwe trzy punkty styku. Raz, dwa, tu powinien być trzeci punkt styku, ale staram się tego trzeciego punktu styku wyszukać. Przykładając jeszcze w inny sposób średnicą mierz. Tutaj mam odczyt 32 cm. Należy pamiętać, że drewno może być spłaszczone, dlatego wykonuję jeszcze jeden pomiar. I tutaj jest 30 cm, czyli delikatne spłaszczenie, a więc 32 i 30. Średnia to jest 31 cm, z tym, że pamiętać należy, że to jest pomiar w korze. Dlatego odejmujemy od tych 31 2 cm, a więc średnica środkowa tutaj przyjęta do obliczeń, bo kora w obliczeniach udziału nie bierze, to 29 cm. Znamy już długość dłużycy, znamy też jej średnicę. Długość pomniejszona o 1%, średnica pomniejszona o 2 cm, bo taka jest tabelaryczna grubość kory dla takiej właśnie średnicy. Teraz musimy określić klasę jakości tej dłużycy A, B, C lub ta najgorsza D. Dla drewna iglastego oceniamy odcinek 4 metrów. Pamiętaj, że 4 metry od części odziomkowej, czyli tej grubszej, czyli tej cenniejszej. Ja sobie tutaj symbolicznie jeszcze wymaluję, dokąd sięga ten 4 metr, i na tym odcinku teraz oceniamy właśnie tę dłużycę i tutaj szukamy wad, które mogą dyskwalifikować ją. Oczywiście staramy się na samym początku przypisać jej klasę jak najwyższą, czyli w tym przypadku A klasę. Jeśli to jest niemożliwe, to szukamy odpowiednio klas niższych B, C, no i na sam koniec ta najgorsza klasa, czyli ewentualnie D. Teraz szukam na tym odcinku wad. Prędzej już oceniłem czoła, czy nie ma tam jakiegoś pęknięcia czy zglizny. Czoła są czyste. Teraz na pobocznicy będę szukał wad, ale zanim to uczynię, to muszę jeszcze określić średnicę znamionową, czyli średnicę na wysokości 1 metra. Na taśmie odczytuję, gdzie jest 1 metr i tutaj dokonuję pomiaru średnicy znamionowej. Udało mi się złapać 3 punkty styku. I szukam średnicy najmniejszej, znamionowej, czyli w korze. 44 cm, tutaj jakbym nawet inaczej przyłożył, 42 cm, czyli tak naprawdę mogłaby to być A klasa, dlatego że w A klasie średnica musi znamionowa wynosić przynajmniej 35 cm, dla B klasy jest to 25. Kolejny przykład, średnicy i długości mierzyć nie będę, jak to się robi, mówiłem przed chwilą. Tutaj skupimy się na ocenie jakościowej, czyli przypiszemy tej dłużycy odpowiednią klasę. Symbolicznie już oznaczyłem 4 metr. Nie jest to obowiązkowe, przypominam, że robię to tylko pomocniczo. 4 metr od części tej grubszej, cenniejszej, odziomkowej. Na całej długości natomiast oceniam, należy pamiętać, krzywiznę. Dla klasy A krzywizna może wynosić maksymalnie centymetr na metr. Dla B 2 cm, dla C 3 cm, a dla D klasy może to być 5 cm na metr. Ta dłużyca jest prosta i tutaj większej krzywizny się nie stwierdza, no ale właśnie jaka to będzie klasa? To można stwierdzić na podstawie też średnicy znamionowej. Szukamy oczywiście tej najcenniejszej klasy, czyli klasy A. Mierzę średnicę znamionową na metrze i już tutaj widzę, że średnica ta wynosi 34 cm, to już mi dużo rozwiązuje, dlatego że nie będzie to A klasa. W A klasie musi być centymetrów 35, czyli to będzie maksymalnie klasa B. Dobra, szukam teraz wad. Jeśli chodzi o część odziomkową i wierzchołkową, tutaj czoło jest czyste. Z drugiej strony sprawdzałem przed chwilą, tego już nie będziemy robić. Także jest odpowiednie pęknięć zgnilizny i innych tego typu wad występujących na czole czy sinizny także nie ma. Szukamy na pobocznicy na 4 metrach wad. Pierwsze co skupia uwagę to na pewno, tak jak już mówiłem, sęki. Tutaj sęków nie widać, ale za to widoczne są bardzo guzy. Widać tutaj wyraźne zgrubienia, że w tym miejscu występują guzy. Dla B klasy, o którą się staramy tutaj, guzy mogą występować na połowie obwodu. Połowa obwodu jest mniej więcej tyle. Tak jakbyśmy chcieli sobie oznaczyć połowę drzewa. Czyli na takim pasie, jeżeli byłyby guzy, to jeszcze byłaby połowa obwodu. Te guzy są praktycznie tutaj z każdej strony.
na całym obwodzie, dlatego B klasa to nie może być, może być to natomiast C klasa, dlatego tę dłużycę zakwalifikujemy właśnie do klasy C. Kolejny sortyment to sortyment średniowymiarowy stosowy. Tutaj mamy akurat sortyment S2BG, dokładniej o nim za chwileczkę później, natomiast na samym początku o przygotowaniu tego surowca. Tutaj widzimy przykład stosu nieregularnego, dlatego że boki stosu z jednej czy z drugiej strony nie są zabezpieczone przed rozsuwaniem się palikami, ale poprzez podniesienie skrajnych legarów także powstaje tak zwana kołyska. Tak się często mówi, że są to sortymenty na tak zwaną kołyskę przygotowane. Bardzo ważne jest także, żeby ściana była mniej więcej pionowa, żeby nie były duże różnice w wysunięciu wałków, jak i płaszczyzna górna, jak i dolna, żeby były także w miarę równoległe. Sortyment przygotowany na legarach, który tak jak w przypadku dłużyc separuje jakiegokolwiek drewna, separuje drewno od gruntu, ale tutaj także będzie to ułatwiać załadunek przewoźnikowi, który będzie mógł łatwiej chwytakiem żurawia uchwycić te wałki, które chce właśnie na przyczepę załadować. Stoście mamy przygotowany sortyment S2BG, czyli jest to drewno stosowe, użytkowe, G, czyli grube. Może być S2BC, czyli cienkie, a to jest akurat G, czyli grube. Grube, dlatego że średnica górna musi wynosić przynajmniej 13 cm bez kory. Nie wiem, czy to jest akurat średnica górna czy dolna tego wałka, dlatego że układając taki stos należy pamiętać o tym, żeby wałki układać naprzemiennie, czyli grubszym końcem raz w moją stronę, a raz na stronę przeciwną. Chodzi o to, żeby wysokość stosu z tej czy z drugiej strony była mniej więcej podobna. Dlatego dopuszcza się pomiar wysokości, jak i szerokości tego stosu tylko z jednej strony, jeżeli widzimy, że ten stos jest po prostu dobrze ułożony. A więc elementy pomiaru to długość stosu, czyli długość nominalna sortymentu, tutaj 1,80 m. Szerokość stosu od lewa do prawa, z tym, że należy pamiętać, że szerokość stosu zaczynamy mierzyć dopiero w miejscu, gdzie są przynajmniej dwa wałki jeden na drugim. Czyli nie odtąd mierzymy szerokość stosu, ale dopiero od tego miejsca, gdzie przynajmniej dwa wałki leżą jeden na drugim. Na drugim końcu to samo. Wysokość stosu mierzymy z dokładnością do 1 cm. Tutaj od samego dołu do samej góry. I należy pamiętać, że dla tego sortymentu S2 należy potrącić 5% na przesychanie. Czyli jeżeli zmierzyłbym stos, który ma na przykład 2 metry wysokości, to jako długość, wysokość, przepraszam, tę nominalną przyjmuję 1,90 m, bo od 2 metrów odejmuję 5%. Jeśli chodzi o pomiar wysokości, zależy jaką ten stos ma szerokość. Jeżeli jest to szerokość do 10 metrów, to wysokość muszę zmierzyć maksymalnie co metr. Jeżeli szerokość tego stosu jest większa niż 10 metrów, to wysokość mogę mierzyć co 2 metry maksymalnie. Rozciągnąłem taśmę, zmierzyłem szerokość stosu i wynosi ona 12,8 metra. Skoro jest to więcej niż 10 metrów, to wysokość mogę mierzyć co 2 metry. Tutaj będę tę wysokość mierzył co 1,83 m. Będzie to wielokrotność tej wartości, dlatego że ostatni pomiar właśnie wyjdzie w tym punkcie 12,8 metra. Czyli mogę sobie oznaczać 1,83 m i jego wielokrotność i w tym miejscu, w tych miejscach będę mierzył po prostu wysokość. Wysokość numer 1 to będzie właśnie tutaj, gdzie są te dwa wałki i wynosi ona 28 cm. Kolejna wysokość tutaj, gdzie oznaczyłem, wynosi 1,36 m. Wszystko sobie notuję, bo nie da się tego spamiętać. I tak co te 1,83 m mierzymy wysokość stosu, wyciągamy średnią wysokość i następnie pomieszamy ją o 5%. To jest to pomieszenie na przesychanie. Policzymy teraz miąższość stosu. Pierwsze rachunki będą dotyczyły wysokości. Ta
średnia arytmetyczna wysokość wyniosła 1,53 m. Pomniejszam ją o 5%. I wychodzi 1,45 m. Teraz mnożę to razy długość stosu, czyli długość sortymentu. Ta nominalna wynosiła 1,80 m. I na koniec razy szerokość stosu. Ta z kolei wynosiła 12,8 m. Mamy wynik. Jest to 33, w zaokrągleniu 49 metrów przestrzennych. Natomiast nas interesują metry sześcienne, czyli chcę odliczyć tutaj korę, jak i przestrzenie powietrza, które sporą część w tym stosie stanowią. Przelicznika odpowiedniego szukam w tabeli, czyli przeliczam metry przestrzenne w korze na metry przestrzenne bez kory. Dla sortymentu S2 długości powyżej 1,50 m wynosi to 0,62, czyli te metry przestrzenne mnożę razy 0,62 i z 33 i prawie pół metrów przestrzennych zrobi nam się 20,76 metrów sześciennych i to jest mniejszość stosu. Następnym surowcem, które pomierzymy, jest drewno kłodowane. Kłoda jest to drewno wielkowymiarowe, okrągłe, długości od metra do 6 według nowych warunków technicznych. Sposób przygotowania tego drewna. Drewno możemy kłodowane mierzyć na 3 sposoby. Można mierzyć posztucznie, czego się już prawie nie stosuje. Można mierzyć grupowo, gdy będziemy mierzyć ten kład grupowo. Można także dokonywać odbioru, mierząc kładę stosowo. Także dosyć powszechny sposób. Sposób przygotowania tego drewna do pomiaru przypomina troszkę przygotowanie drewna stosowego. Dlatego, że jest podobnie ułożone i też na legarach, czyli zabezpieczone przez rozsunięcie. Z tym, że tutaj legary są także z kłód i należy pamiętać, żeby te legary pomierzyć. One także biorą udział w tym pomiarze. To, co zwraca uwagę, to to, że ten stos jakby był troszkę nierówny, to znaczy z tamtej strony wyższy, z tej strony niższy. To dlatego, że te kłody muszą być zwrócone cienkim końcem w jedną stronę, a grubszym końcem w drugą stronę. Dlatego, że tutaj elementem pomiaru, nie tak jak w stosie jest długość, wysokość i szerokość, ale tutaj elementem pomiaru jest długość kłód, dla każdej kłody taka sama, jak i średnica górna. Jak się to mierzy? Za chwilę o tym sobie powiem. Kłody wyrobimy, jeśli chodzi o ich długość, z odstopniowaniem co 10 cm. To znaczy, że ta kłoda może mieć na przykład 2,7, 2,8, 2,9, 3 metry i tak dalej. Nie może sobie klient zamówić na przykład kłody 3 metry i 5 cm. Co nie znaczy, że kłoda akurat takiej długości nie może mieć. Dlatego, że do każdej kłody należy zastosować nadmiar, nadmiar na długości. On wynosi od 5 do 10 cm. Te kłody to są kłody krótkie, dlatego że mają poniżej 3 metrów. Długość tej kłody, jak i wielu pozostałych, bo jest to drewno wyrobiane harwesterem, czyli długości są bardzo podobne, bardzo dobrze wymanipulowane, wynosi 278 cm. Czyli długość kłody nominalna to jest 270 cm, czyli jest to ta kłoda krótka. I zastosowano nadmiar tutaj 8 cm, czyli akurat między tym przedziałem 5 a 10 cm. I każda kłoda jest mniej więcej takiej długości, w tym przedziale się mierzy. Kolejnym elementem pomiaru jest średnica górna. Tak jak powiedziałem, te kłody muszą być zwrócone cienkim końcem w jedną stronę, czyli tamta strona mnie interesuje, a wszystkich pomiarów dokonuję tutaj. Ważne jest, żeby w kłodzie mierzyć średnicę najmniejszą. Widać tutaj wyraźne spłaszczenie. Gdybyśmy tak przyłożyli miarę, mierzymy zawsze bez kory, to średnica tej kłody wynosi 31 cm. Nie mogę tyle napisać, dlatego że szukam najmniejszej średnicy, bo ona jest spłaszczona. Ta najmniejsza średnica, mierzona bez kory, wynosi 28 cm i 5 mm. No właśnie, ile teraz należy zapisać? Tu jest taka zasada zaokrąglania, że zawsze zaokrąglamy do pełnych centymetrów w dół. Skoro to ma 28,5,
to i tak pisze 28 cm. Jeżeli by miała 28,1, pisze 28. Jeżeli miałaby 28,9, także pisze 28. Dopiero jak miała 29,0, dopiero wtedy mogę przyjąć, że średnica górna to jest 29 cm. Tu jest 25,5 blisko. Tu jest, dobra, czyli 25,5 jako ta najmniejsza średnica, no to pisze 25 cm. I tak opisuję wszystkie kłody, łącznie z legarami. Kłody, podobnie jak dłużyce, muszą mieć przypisane klasy jakości. A, B, C lub D. Jest także klasa łączona B, C. Także można w ten sposób opisywać kłody. Tutaj, jak widzimy, leśniczy już opisał. Widać tutaj kłody A, B. Gdzieś tutaj także widziałem kłody C, są. Tego dokonuje leśniczy, ale może w tym poniekąd asystować także operator tutaj harwestera, dlatego że widać takie różne koloru różowego smugi. To nakłada operator, on o tym decyduje. Jeżeli widzi na etapie ścinki, że jakieś drzewo jest oznaczone klasą A czy klasą B, no to może wybrać, że znajdująca się w głowicy harwestera dysza będzie dozować farbę. Ta farba jest rozprowadzana na czole i wtedy jest to też informacja dla leśniczego o klasie. Bo na przykład skąd mam wiedzieć, czy ta kłoda, która została sklasyfikowana jako kłoda B, czy nie ma jakiejś wad, jakiejś skazy, ponieważ jedyne co mogę tutaj stwierdzić, to jakość tego czoła. Tak naprawdę nawet nie wiem, które czoło z tamtej strony do tej kłody należy. O klasach decydują chociażby parametry średnicowe. Żeby kłoda była A klasy, musi mieć przynajmniej średnicy górnej 30 cm. B klasą może być kłoda, która ma co najmniej 23 cm. C i D, tam musi być przynajmniej 14 cm. Jeśli chodzi o wady, to często spotykamy krzywiznę. Dla klasy A centymetr na metr, dla B 1,5 cm na metr, dla klasy C 2 cm na metr i dla klasy D jest to 5 cm na metr. To, co często zauważamy na pobocznicy, to są oczywiście sęki. I krótko o nich. Dla A klasy sęki są niedopuszczalne, dla B klasy są dopuszczalne sęki zdrowe, ale do średnicy 3 cm, a dla klasy C i D sęki są ogólnie dopuszczalne. Ponadto oczywiście należy sprawdzić, czy są inne wady, takie jak pęknięcia, o których już mówiłem, sinizna, zabarwienia, czy jakieś huby, czy zgnilizna wewnętrzna, zwłaszcza w części tej podziemkowej. Znajdujemy się z drugiej strony mygły, tutaj, gdzie kłody zwrócone są grubszym końcem, czyli bardzo często częścią odziomkową. Tych czołów mierzyć nie będziemy. To nie jest nam potrzebne, bo mierzymy z drugiej strony, tam gdzie to czoło ma średnicę górną, tę mniejszą. Ale należy to czoło ocenić, dlatego że skoro to część odziomkowa, tutaj łatwo dosyć o wady. Wady takie jak pęknięcia, które powstają na etapie ścinki. Pomylić może się przycud rwal czy operator harwestera. Takie uszkodzenia technologiczne jak pęknięcia mogą powstawać. Też często w częściach odziomkowych pojawia się zgnilizna, dlatego należy dobrze się przyjrzeć, czy na jakimś czole takiej zgnilizny nie ma. Tutaj drewno jest pozyskane bardzo dobrze przygotowane, także bardzo poprawnie i żadnych tego typu wad nie widać. Należy także pamiętać, żeby odcinać brody. Tu nie było takiej potrzeby, dlatego że było to pozyskane drewno metodą maszynową. Natomiast jeżeli by to drewno pozyskiwali drwale, należałoby odciąć mianowicie potem klin, jak i brodę, czyli tę pozostałą część po ścince. Z tej strony, jak i ze strony przeciwnej, czoła muszą być przycięte prostopadle, a ta odchyłka może wynosić maksymalnie 1/10 średnicy w miejscu cięcia. Przy przygotowaniu surowca do odbiórki należy pamiętać o wysokości tej mygły czy stosu. Dla tych kłód, które będą odbierane grupowo, czyli każdy szczół muszę ocenić, pomierzyć, czyli do każdego szczoła muszę dotrzeć, ta wysokość maksymalna to 2 metry, czyli nie powinienem układać jako operator tych kłód wyżej, aniżeli 2 metry. Jeżeli mówimy o kładach odbieranych stosowo, jeżeli one mają przynajmniej 2 metry, a tyle powinny mieć według zasad, wówczas taki stos może mieć w wysokości nawet 4 metry.
kilka słów o określaniu miąższości dla kłód. Jeżeli mierzymy kłody stosowo, no to tak jak stosy odbieramy je. Jeśli mierzymy kłody grupowo, tak jak tutaj, to mierzymy długość. Ona jest taka sama dla wszystkich kłód i wynosi właśnie 2,7 metra. Przypominam, nadmiar nie bierze udziału w pomiarze miąższości, czyli nominalna długość 2,7 metra bez nadmiaru oraz średnica górna. Średnica górna tutaj wynosi 23 cm i miąższość takiej kłody pojedynczej można mierzyć za pomocą wzoru, co jest dosyć pracochłonne. Troszkę szybszą metodą będzie odczytywanie tablic. I w takich tablicach mamy dwie dane, długość jak i średnicę. Skoro długość kłody to 2,7 metra, a średnica to 23 cm, wychodzi na to, że miąższość tej kłody to 0,12 metra sześciennego, nie przestrzennego, ale już sześciennego. Jest jeszcze jedna szybsza metoda określenia miąższości kłód, mianowicie praca z rejestratorem. Jeżeli tylko wrzucamy do rejestratora prędzej długość, tę samą dla wszystkich kłód, a później tylko średnicę, więc rejestrator nam szybko, sprawnie sam oblicza miąższość tych kłód. Jest jeszcze szybsza metoda, jeszcze cały czas rzadko stosowana, mianowicie metoda fotooptyczna. Tyle w temacie, jeśli chodzi o zasady przygotowania, jak i pomiaru surowca drzewnego. Zaznaczam, że na filmie przedstawiłem tylko i wyłącznie podstawy, a sam temat jest o wiele szerszy. To tyle, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że chociaż jakoś Wam temat przybliżyłem. Pozdrawiam.